Trwają próby bezprawnego usunięcia prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o rzekomo wadliwym jego powołaniu i o mianowaniu przez Adama Bodnara prokuratora Jacka Bilewicza, pełniącym obowiązki prokuratora krajowego. Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 roku, prokurator generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako prokurator generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej. Do portalu redakcji niezależna wpłynęło pismo zastępców Adama Bodnara, którzy stanowczo protestują przeciwko takim działaniom, podkreślają, że funkcja pełniącego obowiązki prokuratora krajowego nie istnieje, ponieważ nie przewidziała jej ustawa, określają działania Bodnara próbą zawłaszczenia prokuratury do celów politycznych. Na działania Adama Bodnara niemal od razu zareagowała prokuratura krajowa, która przysłała portalowi niezależne oświadczenie. Pismo prokuratora generalnego, mające charakter wyłącznie jego opinii, nie może wywrzeć i nie wywiera jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie wpływa na status służbowy prokuratora Dariusza Barskiego oraz sprawowaną przez niego zgodnie z obowiązującym prawem funkcję prokuratora krajowego. Zarówno prokurator Krajowy, jak również pozostali zastępcy prokuratora generalnego stanowczo sprzeciwiają się próbom obejścia uregulowań ustawowych dotyczących odwołania prokuratora krajowego, które dla swej skuteczności wymagają zgody prezydenta RP. W piątek wieczorem w siedzibie prokuratury Krajowej doszło do wymiany zdań pomiędzy Bodnarem a zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem. Całość została zarejestrowana. Nagrywam, chcesz żeby pan o tym pamiętał. Pana działania jest bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo o informację. Został powołany mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem. Na jakiej podstawie został odwołany pan prokurator krajowy? Na podstawie e, przepisów e, artykułu 47. To uprzejmie informuję pana ministra, szacunkiem dla pana ministra pełnym, ale uprzejmie informuję pana ministra, że pana decyzja jest bezprawna. Nosi znamy na popełnienie przestępstwa, ponieważ absolutnie przepis dotyczący nie ma żadnego zakresu w tym momencie obowiązywania. Komentarz wskazuje, że w każdym czasie może pan prokurator mógł powrócić do stanu spoczynku do stanu czynnego. Pana decyzja jest bezprawna, ma charakter uznaniowy i absolutnie taka decyzja nie może być skutecznie zmiana. Więc pan prokurator krajowy jest dla nas dalej prokuratorem kraju. Do sprawy odniósł się na Twitterze także prezydent Andrzej Duda Minister Adam Bodnar próbuje usunąć Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego, do czego nie ma żadnych samodzielnych kompetencji. Przekazał prokuratorowi Barskiemu swoją decyzję w tej sprawie. Zmiana na stanowisku prokuratora krajowego to zgodnie z ustawą kompetencja premiera i prokuratora generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Działanie Adama Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to kolejne rażące naruszenie prawa, ustawy i artykułu 7 Konstytucji. Bezwłocznie prokurator generalny powinien zadziałać w sprawie prezydenckiej procedury ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tutaj takich terminów ustawa nie przewiduje. Należy więc przyjąć, że te wszystkie czynności w tych sprawach powinny być podejmowane niezwłocznie. To jest ten szczególny przepis w kodeksie postępowania karnego, który przewiduje. Wszczęcie tego postępowania ułaskawieniowego na żądanie prezydenta. Decyzję można podjąć natychmiast i prawo mówi o tym wprost. Czy rzeczywiście, to ile procedura potrwa, też jest uzależniona od reakcji prokuratora generalnego, pana Adama Badnara, dlatego że on może w tym momencie tak naprawdę zadziałać natychmiast. Przepis artykułu 568 Kodeksu Postępowania Karnego umożliwia mu zarówno wstrzymanie kary, która jest wykonywana, w stosunku do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, albo yy, zażądać przerwę. Żony uwięzionych ministrów alarmują, że z powodu protestu głodowego, który podjęli obaj osadzeni w aresztach, sytuacja jest dramatyczna. Telewizja Republika kolejny raz pobiła rekord oglądalności, przekraczając 6% udziału w rynku. Znacząco wyprzedziliśmy Polsat News 2,9%, TVP Info 2,6% i Wydarzenia 24, które mają tylko 0,7% udziału w rynku. W tak zwanej grupie komercyjnej pokonaliśmy naszego głównego konkurenta TVN24 przed w trakcie i po naszym głównym serwisie informacyjnym dzisiaj o godzinie 19:00. Rekord pobił także program Michał Rachon jedziemy emitowany w telewizji Republika od poniedziałku do piątku o 7:35, który uzyskał 10% zasięgu i zgromadził przed telewizorami ponad pół Widzów. Przypominamy, że nasz kanał YouTube jest wciąż najpopularniejszym profilem medialnym w Polsce. Jak już podawaliśmy, tylko jednego dnia odnotowaliśmy prawie 5,3 miliona wyświetleń. Dołączyło do nas prawie 40 tysięcy nowych subskrybentów. To także nasz nowy rekord dzienny.